Hej kochani, to znowu ja, czyli część druga do filmu Przestawiamy ule, bo musimy, czyli na przedwiośniu, kiedy, jak i po co przestawić. Tam wcześniej Wam nagrałam film, oczywiście, co ja myślę na temat przestawiania uli i ustawiania ich w niektórych miejscach. Tutaj Wam tylko szybciutko jeszcze pokażę, że faktycznie cisza, spokój, po chwileczce się uspokoiły, tylko na czas niesienia było taki brzut i koniec. Tam się pszczoły po prostu stresują, to jest normalny dźwięk alarmowy, tym się nie przejmujemy. Pamiętajcie, przenosimy ule w dwójkę, zawsze ma być stabilnie, czy mamy spięte pasami, nieważne, czy macie pasy, czy nie, macie na czas przenoszenia uli spiąć pszczoły pasami. Możecie się przewrócić, poślizgnąć, mogą się Wam rozwarstwić ule, możecie nie dojść, coś się stanie, coś zaboli. To ma być bezpieczne dla nich i dla Was, i dla tego, kogo bierzecie do pomocy. Od razu mówię, tu mam zrobiony stojak na nowo, dwie palety, bardzo grube dechy, na to agrowłóknina. Ta jest trochę taka bardziej plastikowa, ale taką tutaj dostałam, więc taką założyłam. Mam nadzieję, że będzie się pszczołom podobać. Ekokolor, czyli zieleń rządzi tym wiosną. Z każdej strony jest bardzo dobrze zabezpieczona, jeżeli chodzi o zszywki. Tam Wam wcześniej pokazałam w filmie. Jeżeli udostępnię ten film, będziecie widzieć. Jeżeli nie, to z każdej strony zszywkami jest bardzo dobrze pozabezpieczenia. Włącznie z tym, że od góry też, ze względu na to, że jak wieje, folia potrafi balansować, a w zimie ja nie chcę niepotrzebnie stresować pszczół i latać za tym, że ta folia mi się gdzieś poluzuje, będzie podwiewać. Mnie to po prostu nie kosztuje, te zszywki są groszowe, praca zrobiona, więc po co mam się później chodzić i martwić, naprawiać? Można to zrobić raz a porządnie. Co Wam jeszcze więcej mogę powiedzieć? Górne folie zostawiam, no tam mi brakło jednej folii, nieładnie to wygląda, ale to przyjadę sobie za chwileczkę, będę matki wypuszczać z izolatorów, więc wtedy sobie pousuwam. Te folie są po to, że jak miałam wlotki pozamykane przed chwileczką na czas niesienia, już pościągałam w tym momencie, bo pszczoły się uspokoiły. Trwało to bardzo szybko, bardzo szybciutko była cisza w ulu, więc nie miały większego stresu. Ze względu na to, że mogły do góry bardziej wychodzić, bo są, wiecie, kłęby już u góry, tam są ciasto położone, więc one tam mogły mi gdzieś dodatkowo się porozchodzić, żeby mi temperatura nie uciekała, żeby szybciej doszły sobie do momentu swojej temperatury. Dwa, że pamiętajcie, jak się delikatnie stresują, one wtedy podnoszą też temperaturę, więc nawet jak mi jakieś pszczoły spadły na dennicę, one w tym momencie będą sobie spokojnie mogły wyjść z powrotem. Więc folię zostawiam, pewnie za tydzień, dwa będę ją przekładać pod spód na ramki, jak będą matki wypuszczane. Co jeszcze byście chcieli tutaj wiedzieć? Chyba wszystko powiedziałam z takich rzeczy, które moglibyście teraz wiedzieć. Pamiętajcie, że jak przenosicie ule i one będą przez nawet parę minut dłużej głośno, czyli będzie taki cały czas będziecie słyszeć, o widzicie, słoneczko wyszło, żeby nie kłamała, naprawdę teraz jest cieplej, już jakiś oblocik jest, więc jakbym przyszła trochę później dzisiaj i teraz by się wlotki już nagrzewały, miałabym problem, że z przestawieniem tych uli mogłyby mi bardziej błądzić, więc tutaj w tym wypadku bardzo dobrze, że jestem od rana i w tym momencie wszystko wskazuje na to, że wyrobiłam się z czasem, a słoneczko mi w tym pomoże, czyli ogrzeje ule i myślę, że tą pogodę, którą dzisiaj mieliśmy mieć od rana, będziemy mieć od południa. Stanisław, pozdrawiam Cię, chciałeś mnie wysłać do pracy. Dzisiaj jestem na pasiece, bo wiecie, przeważnie to jest tak, że jak jest pogoda, to ja jestem w pracy, a jak biorę sobie wolne, że idę na pasiekę, to leje. Więc Stanisław zawsze mi mówi, dzwoni do mnie, pyta się, gdzie jestem, czy jadę do pracy. No bo wiadomo, każdy chce iść na pasiekę. Problem jest taki, że no jestem tutaj, w Gdowie, u pszczół, a nie tam na mojej pasiece, gdzie powinnam być, więc pewnie dlatego to słońce wyszło takie piękne, a jutro jestem na zajęciach, więc wiadomo, miał być weekend ciepły. Wam życzę pięknych oblotów, niech Wam się te pszczoły opróżnią, wrócą do ula i niech zaczynają ten krąg wiosenny, czyli krąg życia. Matki zaczynają czerwić, wydbajcie o jedzenie, o spokój, nie sprawdzajcie, czy jest czerw, czy nie ma. W tym momencie to nie jest ważne, w tym momencie jest ważne tylko i wyłącznie jedzenie, bo bez czerwiu jeszcze sobie poradzą, mogą matki późniejsze startować trochę później, ale bez jedzenia pamiętajcie, że nie. Więc nie martwimy się, nie boimy się, strach ma wielkie oczy. To chodzi o to, że my wiemy, co chcemy zrobić, a chcemy zrobić pszczołom dobrze. Nie niańczymy je, oczywiście, tak jak mi niektórzy nieraz mówią. Kochani, to tak wygląda, kiedy ja Wam coś tłumaczę, kiedy jestem na pasiece, kiedy otwieram ule. To wiecie, ja jestem na 50 ulach, jak mam na jednej pasiece 30 uli i zrobię parę filmów, to dla mnie ten film naprawdę bardzo krótko trwa, więc ja w ciągu jednego dnia na pasiece mogę zrobić ich kilka, udostępniam ich po jakimś czasie, żeby nie udostępniać 10 filmów naraz, więc
Tam wszystko udostępniam w ciągu albo kilku godzin, albo w ciągu dwóch dni i wtedy piszę, że ten film jest takiego i tego dnia. Czy niańczę pszczoły? Nie, kochani, nie niańczę pszczół. Staram się pszczołom dawać wolność, na ile to jest możliwe, ale wzięłam je pod swój dach, więc moim obowiązkiem jest dbanie o to, żeby były zdrowe, żeby miały co jeść i nie zagrażały sobie ani innym ludziom. Więc to są trzy obowiązki, które spełniam i monitoruję przez zimę. Nie boimy się, to są wasze pszczoły. Możecie iść w marcu na pasiekę, ale równie dobrze, jeżeli wiecie, co robić i co chcecie zrobić, idziemy też w styczniu. Pamiętajcie, że mróz to mróz. Pszczoły przetrwały z nami bardzo długo i tego tylko trzeba się nauczyć i wiedzieć, po co, jak i gdzie. Miłego!